Księgi wyjścia. Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go namiotem spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do pana, wszedł do namiotu spotkania, który był za obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, stępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu. I wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu, sługa zaś jego, Jozue, syn Nuna. Młodzieniec nie oddalał się z wnętrza namiotu. I rzekł Mojżesz, spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. Pan odpowiedział, ja ukażę Ci mój majestat i ogłoszę przed Tobą imię Pana, gdyż ja wyświadczam łaskę komu chcę i miłosierdzie komu mi się podoba. I znowu rzekł. Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. I jeszcze rzekł pan. Oto miejsce obok mnie, stań przy skale. Gdy będzie przechodzić moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skały i położę moją rękę na tobie, aż przejdę. A gdy cofnę rękę. Ujrzysz mnie z tyłu, lecz nie ukażę tobie mojego oblicza. A pan stąpił z obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Jachwe. Przeszedł pan przed jego oczyma i wołał: Jachwę, Jachwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, Przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. I natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, panie, to proszę, niech pójdzie pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, i uczynisz nas swoim dziedzictwem. Gdy Mojżesz zstępował z góry syna i z dwiema tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, Bali się zbliżyć do Niego. A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do Niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli także Izraelici, a On dawał im polecenia, powierzone mu przez Pana na Górze Synaj. Kiedy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył na twarz zasłonę. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał Izraelitom to, co mu Pan rozkazał. I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza że promienieje skóra na twarzy Mojżesza. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z nim.